siemanko, to rolnik nieprofesjonalny. Dzisiaj lecimy na przegląd kukurydzy. A gościem specjalnym jest Sławomir. Śpiewać nie będzie. Miałem próbkę przed chwilą, oszczędzimy wam to. Tak, właśnie mój głos nie nadaje się do publikacji publicznej, więc nie tym razem. Nie, głos jak śpiewasz się nie nadaje. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. A zajeżdżamy na kukurydzę w striptilu. Na te nasze piękne tutaj stepy. Słuchajcie, obeszliśmy tutaj plantacje z różnych stron. Kukurydza po całości wygląda naprawdę fajnie, ale tutaj myślę, że Sławek opowie coś wam więcej. Kilka kolb obrał, coś tam liczy. Zaraz nam powie co. Witam was jeszcze raz. Obeszliśmy tutaj z Michałem, parę ładnych hektarów. Zrobiliśmy trochę przegląd tego pola. Pole, jak sami widzicie, jest położone na takiej glince. Mamy dosyć mocną zmienność glebową. No, od 3A do 6Z. No i wiecie, że taki rejon dla kukurydzy jest dość wymagający. Ja obrałem dla was kilka kolb, żeby pokazać, jak ta kukurydza wygląda, siana tutaj w striptilu. Widzicie przykładowe kolby na masie 23M. Tutaj są do końca wypełnione. Ta odmiana nie boi się trudnych kawałków. Z ciekawości przełamałem osadkę, żeby wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Ile tu jest na obwodzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9. Czyli 18. 18 rzędów. I co doskonale widać, może nam zagwarantować bardzo wysoki plon. Trzeba tutaj powiedzieć, że jest to odmiana z ziarnem w typie dent. Tak, jest to odmiana dentowa. Michał mnie właściwie poprawia. I też dodam od swojej strony, że to jest odmiana z cyklu Waterlord, z typu Waterlord. Czyli jeśli macie wymagające stanowiska, bardzo serdecznie właśnie polecamy tą odmianę na mozaiki. A jeśli chodzi o przeznaczenie kukurydzy 23M? Typowo na ziarno. Potrzebujecie ziarnówki, ona jest dosyć niska, jak widzicie, ja mam 1,80 m wzrostu. Ona ma w granicę 2,5 m, kombajn nie będzie się męczył. Kolby są wypełnione. Tu chodzi o to, żeby tak naprawdę był z tego plon, nie masa zielona. Dobra, to co? Lecimy na 22R. Lecimy dalej, lecimy zobaczyć 22R. Słuchajcie, jesteśmy już w 22R. Za chwilę wam pokażemy taką ciekawostkę co do szkodników. Co prawda nie jest to typowy szkodnik kukurydziany, broń Boże. I to nie jestem ja. I to nie jest Sławek. Pomimo, że obieram tutaj u Michała kolby. Ale to na sam koniec. Za chwilę wam tutaj pokażemy kukurydzę. A czy już pokazujemy? Mam jakąś w ręce, Michał. Dobrze. Jeśli możemy, to idziemy. Słuchajcie, jesteśmy na odmianie 22R. Odmianie flintowej, która jest bardzo znana ze swojej zdrowotności. Widzicie, że odmiana w porównaniu do 23M już trochę szybciej oddała wodę. No chociaż i tak trzeba się liczyć z tym, że raczej będziemy zbierali ją w drugiej połowie października w tym roku. No chyba, że przyjdzie taki upał, jak zapowiadają, nie? Nie wiem, czy możemy jeszcze liczyć na taki upał, by się tak naprawdę zdarzył. Natomiast przeglądając naszą aplikację AgroTempo, służącą do określania gdzieś tam faz zbioru, to wstępnie zbiór tutaj jest przewidywany gdzieś na połowę października, około 10 października do 15 października. Nie, fajnie jakby się tak udało, no ale... Bo już widzimy, że ziarno... No, pewnie jakbyśmy wrzucili na wilgotność, to już wykazałoby w granicach 40. Nie będę się zakładał ile. Ale to jest jedna z najfajniej oddających wodę tak naprawdę odmian. No i z tego co zauważyłem prędzej, no to fajnie też na piaskach, nie? No ale to mówię, jak przejdziemy tam dalej do tych naszych szkodników wodnych, to ja nie wiem, czemu one tak lubią właśnie co? Tą kukurydzę. No nie wiem, no może widzowie będą wiedzieli. Słuchajcie, kilka słów o odchwaszczaniu jeszcze, bo jak pamiętacie, w tym roku tutaj odchwaszczaliśmy doglebowo, mimo wszystko, mieszaniną metodusa i metosa. Jak widzicie, na polu chwastów nie ma. Jest praktycznie, że czysto, jakieś pojedyncze, małe, teraz zaczynają wyskakiwać prawdopodobnie bodziszki, ale no nie jest to jakieś zachwaszczenie wtórne, które by tutaj, nie wiem, mogło obniżyć plon czy cokolwiek, więc można stwierdzić, że ta wersja odchwaszczenia tutaj się w tym roku sprawdziła. Słuchajcie, tak tutaj, że tak powiem, w formie przerywnika. Mówimy o szkodnikach kukurydzy, chociażby o macnicy, stonce, o tym, że dziki, sarny i różne takie. Ale mamy tutaj ciekawy przypadek właśnie na tym polu koło jeziora, że szkodnikiem kukurydzy stały się bobry. Nie widać tego jakoś tutaj mocno w tym roku, bo jest wszystko zarośnięte, ale w ubiegłym roku po prostu była cała hałda.
naniesiona i tutaj chociażby zobaczcie, fajnie to wszystko wyścielone i to wszystko jest ciągnięte od nas z pola. Zobaczcie, cała droga ładnie wygołocona i co, i bobry sobie ucinają kukurydzkę na dole, nawet szczerze mówiąc nie widać zbytnio w którym miejscu, ale o, chociażby tu gdzieś widać jakieś stare właśnie podcięcia. I co? I wszystko jest wciągane do jeziorka. O, zobaczcie, świeżo ucięte. To musi być z dzisiaj. Prawie jak dobrą piłą spalinową, nie mówiąc marki. No i o, zobaczcie, co? Mam jedną taką uciętą. No. Nie zgarnęli. No fachowa robota po prostu. No i teraz co? Zrobimy rzucowanie plonu? Możemy zrobić. Jesteśmy na dole. Obsada jest w granicach 88 tysięcy. Owszem. Tak, dokładnie. Wcześniej z Michałem przeliczaliśmy sobie ile kukurydza na rzędów, ale możemy zrobić to jeszcze raz. Bierzemy taką... Przyspieszonej wersji. Przyspieszonej wersji, gdzie mieliśmy... Algebra 1,36. Ale tak, chodząc po polu zawsze bierzcie jedną kolbę, taką sobie najbardziej reprezentatywną ze środka łanu. Policzcie sobie ilość ziarniaków w jednym rzędzie, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Policzmy sobie liczbę rzędów w tym i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli przykładowo taka 12. Mieliśmy 12 rzędów razy 35, mamy 420 ziarniaków. Licząc to razy ilość roślin na hektarze, czyli mamy 88 tysięcy. Czyli wracamy, mamy o 420 razy 88 tysięcy. No, to wychodzi nam 36 milionów 960 tysięcy ziaren. Podzielimy to przez 1000. To wychodzi nam tyle i przyjmując razy 330, że mamy gdzieś tam średnią wagę ziarniaka, no to szacowalibyśmy ten plon tutaj, że tu mamy w granicy 12 ton na mokro. No, a przy pierwszej kolbie mieliśmy około 15, więc pi razy drzwi, tak. Można liczyć, że... Nawet wracając do tego pierwszego, gdzie mieliśmy tam 16 w rzędzie. No. Już mieliśmy tam o jakieś 20% więcej. No, wszystko zależy po prostu od tego, ile tej lepszej klasy będzie i tej lepszej kukurydzy. No ale średnio można przyjąć, że między 12 a 16. O żaden sok z kukurydzy się nie założy. O co? O żaden sok z kukurydzy się nie założy. Spoko. No ale myślę, że i tak, no, na to jak ta kukurydza od samego początku miała utrudnione warunki, to jeżeli będzie te 12, to naprawdę będzie na tym trzeba... Bo trzeba tak naprawdę uśrednić przez plon, przez całe pole, gdzie akurat jesteśmy na takim bardziej wymagającym stanowisku. W środku pokazywałeś, że te kolby są dużo dłuższe, tam też jest i większa zasobność w próchnicy i też było większa dostępność wody. No woda chociażby na stoku spływa, no wiadomo, tutaj jest problem z tym. No i pole też jest klasowo od 3 A do 5, nawet 6. A masz totalny miks tutaj. Ja się już przyzwyczaiłem. No ale tak naprawdę reprezentatywnie to powinniśmy wziąć z kilkunastu miejsc i sobie każde miejsce policzyć osobno, wyciągnąć jakąś średnią. Dokładnie. I potem to można zweryfikować dalej z plonem ostatecznym. O, złapię kolejną kolbę. Tam pokazywaliśmy, że miała 12, zobaczymy ile ta będzie miała, czy też będzie miała 12. Widzimy, że chyba już będzie miała troszeczkę więcej. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zamiast 12 już mamy 16. No, dlatego powinniśmy wziąć jak najwięcej takich prób i potem wyciągnąć średnią. Słuchajcie, przeszliśmy dosłownie ile? 30 metrów? 15? No, niech będzie 30. Zrobiliśmy tyle kroków, ile korzeniowki. I jesteśmy na szóstej klasie. Od razu przechodzimy, że tak powiem, w piach. No i kukurydza widać, że jest wegetacyjnie bardzo mocno pociągnięta do przodu. Zwłaszcza, ale Michał powiedział, że jesteśmy na Maderze.
więc piach musi być. I co? I no tutaj widać, że ta kukurydza jest o wiele bardziej dojrzała, ale też zobaczcie, że na szóstej klasie ta kolba tutaj jest naprawdę okazała. Raz, nie? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 14. Czyli 14. 14 i zobaczcie, kukurydza już dużo więcej oddała wody, już ma inne zabarwienie, jest szybciej więcej nalany z probi szklistej. Nawet jakbyśmy sobie popatrzyli, to widzicie po przekroju, szkloby szklista już tutaj dotąd jest wypełniona. No, czyli takie pola będziemy wycinali w październiku, na początku tego roku. Tego roku, a cała reszta pewnie pod koniec. No zobaczymy, no, trzeba będzie ciąć całość, ale widać, że tutaj 22R raczej będzie szybciej niż 23M. I nawet pokazując, nawet tak omawiając dodatki sobie, czy 22R, jeśli rozmawiamy o słabych stanowiskach, czyli o tej 5, 6 glebie, 6 klasie, przepraszam, to jaki jest potencjał do zbudowania tak naprawdę? No. Mamy ładne, wyrównane kolby, one są tutaj duże, tam są troszeczkę mniejsze, ale chodzi o to, żeby ta średnia utrzymywała się w jakimś takim założonym poziomie, czyli liczymy, że co najmniej, przynajmniej to 1, 2, 3, 1, 3 zbierzemy z hektara. Oby. 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 Jeszcze co to prawda, no mamy cały miesiąc, ale bądźmy pozytywnej myśli, że bobry nie wejdą dalej. Na ja. Tak? Tak. Dobre dzieci. Do widzenia. Do widzenia wszystkim. Było miło. Zapraszamy na kolejny odcinek. Pod tytułem Sławek gotuje kukurydzę. Masterchef. Dobra, na razie. Miłego. Na razie. Cześć. Trzymajcie się.